Cześć, tu Olga i zapraszam Cię serdecznie na jogę dla początkujących. Będzie to praktyka idealna właśnie na początek Twojej przygody z jogą. Cześć, tu Olga i zapraszam Cię na jogę dla początkujących z tematem przewodnim, jaki jest balans. Czyli troszeczkę pobalansujemy sobie, popracujemy nad naszym core. Nie będzie to wymagająca praktyka. Nie mogę tak powiedzieć. Cześć, tu Olga i zapraszam Cię serdecznie na jogę dla początkujących, której tematem przewodnim jest balans. Jedyne, czego dzisiaj będziesz potrzebować, to mata i pasek do jogi. Może być to pasek od maty, taki, który ja używam, albo pasek od szlafroka, albo po prostu zwykły pasek do spodni. Przyda nam się on w jednej pozycji. No i co? Będzie to praktyka, tak jak wspomniałam, skoncentrowana na balansie, także myślę, że będzie zabawnie. Dobra, zaczniemy w pozycji dziecka, czyli przejdziemy do klęku podpartego, rozsuńcie kolana na szerokość maty, duże palce stóp złączone. Biodra opieramy na piętach. Jeżeli nie dosięgamy, to nic nie szkodzi. Wyciągamy ramiona przed siebie i w miarę możliwości odkładamy czoło na matę. I chwila na rozluźnienie, na zatrzymanie. I możesz zamknąć oczy. Zauważ, jak się dzisiaj czujesz. Co się dzieje w ciele? Co się dzieje w umyśle? Bez oceniania. Zauważ swój oddech. I rozluźnij ciało. Jeszcze 3 długie oddechy. Oddychamy nosem. I zacznij powoli wyciągać ręce do przodu, tak aby wydłużyć boki ciała. Super. I powoli z wdechem podnieś ciało, przejdź do klęku podpartego, czyli pozycji stołu. I teraz tak, dłonie są pod barkami, palce mocno rozcapierzone. To nam pomaga rozłożyć ciężar ciała równomiernie na dłoni, a nie tylko na samym nadgarstku. Kolana są pod biodrami na szerokość kolan, czyli nie za szeroko, nie za wąsko, nie razem, delikatnie. Stopy rozluźnione. Delikatnie odpychamy się od maty, wypełniamy przestrzeń pomiędzy łopatkami. Pępek idzie delikatnie do kręgosłupa i kręgosłup jest neutralny i długi, czyli kość ogonowa ciągnie nas do tyłu, a czubek głowy, korona ciągnie nas do przodu. Czyli teraz nie zadzieramy brody do przodu, tylko wydłużamy kręgosłup. I tutaj, jeżeli poprawnie zaangażujecie każdą część ciała, bo wiecie, to wydaje się taka niepozorna pozycja, a jednak już sporo się dzieje. Super, jeszcze 2 oddechy. I z wdechem będziemy powoli opuszczać brzuch do maty, odkręcać miednicę, patrzeć przed siebie, dalej odpychamy się od maty. I z wydechem podwijamy miednicę, wypychamy kręgosłup do sufitu, luźna szyja, kręg po kręgu. I znowu wdech, brzuch do maty, spójrz przed siebie i wydech powoli, delikatnie.
luźna szyja. I znowu wdech. I wydech. I wdech. Ostatni wdech. Cały czas oddychamy nosem. I wydech. Super. I wróć do centrum. I teraz wyciągniemy lewą nogę do tyłu. Mocno ciągniemy piętą do tyłu za siebie. Tylko pilnujcie, żeby nie było to z otwieraniem biodra, tylko biodra pozostają równolegle. Tak jakby jedyny ruch, jaki jest, to wyprost nogi. I prostujemy prawą rękę. I balansujemy. Pilnujemy balansu. Brzuch jest cały czas delikatnie zassany. Nie na siłę, nie na maksa. Prawa ręka wyciąga nas do przodu, lewa noga wyciąga nas do tyłu. I balansujemy. Mocny brzuch. Długi oddech. Stabilny bark. Oddech cały czas nosem. I z kolejnym wydechem opuśćcie dłoń. Kolano. Możecie delikatnie ugiąć. Rozprostować ręce. Biodra do barku. Pobujać na boki. I druga strona. Z wdechem prawa noga do tyłu, mocno wydłużona. Pamiętajcie, aby biodro zostało równolegle, delikatnie rotujemy nogę do wewnątrz i wyciągamy lewą dłoń przed siebie. I znowu zaangażowany brzuch, mocna noga, długi oddech nosem. Stabilna łopatka. I oddychamy. Jeszcze chwilę. I z wydechem opuszczamy, rozluźniamy. Znowu przejdziemy do pozycji dziecka. Rozsuńcie kolana na szerokość maty, biodra napięte. Ręce do przodu, wyciągamy je daleko, daleko przed siebie i dopiero na końcu odkładamy czoło na matę. I tutaj znowu są dwa kierunki. Biodra nas ciągną do tyłu, w stronę pięt, a dłonie ciągną nas do przodu, wydłużając boki ciała. Super. I teraz wciśnijcie dłonie mocno w matę, podnieście biodra do góry, zahaczcie palce u stóp i wypchnijcie biodra do sufitu, do psa z głową w dół. I najpierw ugniemy kolana i wydłużymy kręgosłup. Zaczynając od dłoni. Dłonie są znowu rozcapierzone, palce są rozcapierzone. Barki są delikatnie zrotowane do wewnątrz, odpychamy się od maty, szyja jest luźno, czyli nie mamy barków przy uszach. Kości, guzy kulszowe, czyli biodra i pośladki ciągną nas do sufitu, do góry. I dopiero na końcu jesteśmy w stanie prostować raz jedną nogę, raz drugą. Czyli w tej pozycji skupiamy się przede wszystkim na wydłużeniu kręgosłupa. Kosztem ugięcia nóg. Z sumienną praktyką te nogi w końcu się wyprostują i pięty dotkną maty. Oczywiście to też zależy od budowy ciała, od predyspozycji, możliwości, ale uwierzcie mi, wiem co mówię, praktyka czyni cuda.
Super, ostatni oddech. I z wydechem delikatnie przejdźcie do przodu na palcach. Opuśćcie luźno korpus do skłonu. Stopy są na szerokość bioder, czyli mniej więcej na szerokość dwóch pięści. Tak jakbyśmy robimy pięści, łączymy je i wkładamy pomiędzy stopy. I to jest nasza szerokość. I luźno puszczamy kręgosłup. Można złapać się za łokcie, pobujać na boki, luźno szyję. Cały czas długi oddech przez nos. Super. I rozluźnijcie ręce, powoli kręg po kręgu rolujemy się do stania. Głowa idzie ostatnia. Super. I teraz tak. Bierzecie pasek. Możecie przełożyć go sobie przez ramię, bo na początek nie będzie nam potrzebny, ale aby był pod ręką. Stajemy w delikatnym rozkroku. Stopy się nie stykają, ale nie jesteśmy na szerokość bioder. I delikatnie przenosimy ciężar ciała na lewą nogę. I przechodzimy do pozycji drzewa. Są różne opcje. Pierwsza to po prostu stopa do kostki i kolano idzie na bok. Tak, otwieramy tutaj biodro i stoimy na lewej nodze. Druga opcja jest taka, że stawiamy stopę na łydce. Mocno dociskając stopę do łydki, zaangażowany brzuch, długi oddech. Trzecia opcja jest taka, iż podciągamy stopę wysoko, stawiając ją na udzie. I wciskamy stopę w udo. Łączymy dłonie przed sercem, napieramy dłonią na dłoń i wyciągamy koronę głowy do sufitu. I trzymamy balans. Trik jest taki, że w każdej pozycji balansowej szukamy naszego punktu zaczepienia, tak zwanego drishti. Czyli malutki punkcik, może być na wysokości wzroku, może być na podłodze, na którym skupiamy właśnie swój wzrok. I to uspokaja nasz system nerwowy. I zdecydowanie uspokaja to gibanko na boki. Ok, i uwaga, teraz delikatnie, nie opuszczając nogi, łapiemy nogę za kolano. Łapiemy się za kolano. Przyciągamy nogę do siebie. I teraz tak, jeżeli nie dajecie rady, chociaż nie, powinniście dać radę. Stoimy mocno na jednej nodze. Ok. I teraz zahaczamy pasek o stopę i wyprostujemy nogę do przodu na pasku. Mhm. Super. Możemy trzymać pasek w lewej dłoni, prawa dłoń na biodro i uwaga, kto może, nie tracąc równowagi oczywiście, w miarę możliwości, odwodzimy nogę do boku. Jak nie wyszło, to próbujemy jeszcze raz. I pyk. Super. I idealnie, jak widać, dzisiaj mi nie idzie, idealnie z kontrolą. Wracamy do centrum i powoli odstawiamy stopę. Rozluźnijcie nogi, możecie wytrzepać całe napięcie. I przechodzimy do drugiej strony. Ciężar ciała na drugiej nodze. I przechodzimy do pozycji drzewa. I teraz uwaga taka jest, że jeżeli robimy na jedną stronę, na przykład na dole, stopa przy kostce, to tak samo robimy na drugą, aby było symetrycznie. I nie pamiętam w tym momencie, czy powiedziałam na poprzedniej stronie, ale przede wszystkim nie stawiamy stopy na kolanie, tak? Uważajcie, aby nie stawiać stopy na kolanie, bo to po prostu obciąża nasz staw.
Więc robicie tak, jak możecie. Albo stopa na kostce, na łydce, albo na udzie. Mocno wyciągając się do góry. Dociskamy dłonie do siebie. Wyciągamy plecy, wydłużamy kręgosłup i łapiemy balans. Strasznie mi skrzypi podłoga. Mam nadzieję, że nie zagłusza to mojego głosu. I długi oddech nosem. Cały czas oddychamy nosem. Super. No i co? Przyciągamy kolano do klatki piersiowej. Trzymamy balans. Możemy założyć pasek i wyciągnąć nogę do przodu. Lewa dłoń na biodro. Prawa dłoń na biodro. Mocno wyciągamy pięty przed siebie. Prostujemy plecy. Tutaj też pilnujcie, aby nie było takiego wygibasa w plecach, czyli staramy się trzymać proste plecy. Nie robimy tego, ani nie robimy tego. Tak? Kręgosłup jest... Jesteśmy w pionie. Pilnujemy odcinka lędźwiowego, brzucha. I uwaga. Powoli odwodzimy nogę do boku. Balans, balans, balans. Długi oddech. I wracamy do centrum i delikatnie odstawiamy stopę. Super. Dobra robota. Możemy odłożyć pasek, bo już nam się nie przyda. I teraz zsuwamy stopy, duże palce u stóp razem, pięty delikatnie oddzielnie i na sekundę siadamy do pozycji krzesła. Pępek idzie w stronę kręgosłupa, proste plecy, wydłużony odcinek lędźwiowy, wyciągamy ręce, barki są daleko od uszu. Długi oddech. I uwaga, kto może, podnosi pięty. I powoli schodzi na sam dół do siadu. Bardzo ładnie. Super. I wysuniemy nogi do przodu. Przysuniemy prawą stopę do lewego wnętrza uda. Wyciągniemy ramiona do góry, proste plecy. Z wydechem skręt do prawej strony, do kolana. Oddychamy. Z wdechem wydłużamy plecy do sufitu, z wydechem skręcamy ciało. Super. I z wdechem wracamy do centrum, z wydechem skłon do lewej nogi. Najpierw ciągniemy brzuchem, potem klatką i na koniec głową. I teraz tak, noga, do której się skłaniamy, nie jest luźna. To nie jest zdechła rybka. Zaangażowana noga, a my aktywnie przyciągamy klatkę. W sumie, jeżeli macie pasek pod ręką i czujecie, że to może być dla Was dobre, to połóżcie pasek na tutaj podeszwie stopy, nie na łuku, tylko tuż pod palcami i możecie delikatnie przyciągać się za pomocą paska, prostując plecy. To nas najbardziej interesuje, tak? Czyli prostujemy plecy. I cały czas, przede wszystkim, długi, spokojny oddech nosem. Super. I wróćcie do góry. Zmiana strony. Wyprostujcie prawą nogę. Teraz lewa wnętrzem do prawego uda. Z wdechem wyciągamy ramiona do góry. Z wydechem skręt do lewej, czyli do kolana.
I wyciągamy plecy, koronę głowy w górę i skręcamy z wydechem. Super. Długi oddech do brzucha najlepiej. I wdech, wróćcie do centrum. Długie plecy z wydechem skłon do prawej nogi. I znowu, jeżeli potrzebujecie, to weźcie pasek, użyjcie paska i skłońcie się do prawej nogi. Cały czas długi oddech. I z wdechem podnieście się do góry. Wyprostujcie obie nogi. I teraz ostatni skłon do przodu, do obu nóg. I znowu pasek może być przydatny. Mocno przyciągamy się, prostując plecy. Jeżeli bardzo mocno Was ciągnie pod kolanami, możecie delikatnie ugiąć kolana. I słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli Wasz zakres jest taki, to jest ok. Jeżeli czujecie rozciąganie, to już jest praca. To nie są zawody. Każdy ma inne ciało, każdy ma inne możliwości, każdy ma inne zakresy i to nie są wyścigi, to nie jest konkurs, więc róbcie z czułością do ciała, nie przekraczając za bardzo swoich możliwości, bo nie chcemy, aby nas bolało, nie chcemy lecieć na maksa, chcemy, aby to była praca świadoma, z oddechem, i taka bardzo właśnie skupiona na czuciu ciała. Super. I rozluźnijcie. Podnieście korpus. Delikatnie przesuńcie biodra do przodu. I ostatni balans. Obiecuję. Wydłużcie plecy. Postawcie stopy na macie. Złapcie się za kolana. Wydłużcie plecy. I wyciągnijcie ramiona do przodu. Łopatki zostają na miejscu, tak? Czyli nie wyciągamy się w ten sposób, tylko osadzamy łopatki. Angażujemy brzuch, stawiamy stopy na palcach i delikatnie podnosimy najpierw jedną nogę. Jeżeli czujecie, że możecie, to podnosicie drugą. Jesteśmy w balansie. Na 5 oddechów, na tyle, ile możecie. Jeżeli czujecie, że ta noga musi być na macie, to próbujcie zmieniać stopy. Jeszcze 3. I uwaga, ostatni oddech. I rozluźnijcie. Super. Połóżcie się na plecach. Przyciągnijcie kolana do klatki piersiowej. Mogą iść na boki. Krzyż dociśnięty do maty. Możecie pobujać na boki. Do przodu, do tyłu. I rozluźnijcie. Przejdźcie do szavasany, pozycji martwego ciała. Stopy są na szerokość maty. Luźno opadają na boki. Ręce wzdłuż ciała, wnętrzami do sufitu. I zamknijcie na sekundę oczy. Poczujcie tą pracę w ciele. Co się zadziało. To jak się czujecie. Pozwólcie sobie na ten bezruch.
Ostatnie 5 świadomych oddechów. Powoli poruszajcie palcami rąk. I u stóp możecie wyciągnąć ramiona za głowę, przeciągnąć całe ciało i przerolować się na bok. Jeszcze zapauzować na 1-2 oddechy. I powoli podnieście się do siadu. Złączcie dłonie przed sercem delikatnie, przymknijcie jeszcze oczy i poczujcie, co być może się zmieniło, co się zadziało w ciele i znajdźcie w sobie wdzięczność za tę praktykę, za to, że zaopiekowaliście się dzisiaj sobą. Namaste. Dziękuję Wam bardzo za wspólną praktykę. A mam nadzieję, że było przyjemnie. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Subskrybujcie mój kanał, bo będzie coraz więcej filmików dla właśnie początkujących. Jeżeli macie jakieś sugestie, pytania, komentarze, życzenia, to śmiało dajcie mi znać. I co? Dziękuję, do zobaczenia następnym razem na macie. Pa!